ramienie każdy oddech w niespokojny wiatr, by zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę taki odcinek bardziej z podwórka. Nie będzie jakichś takich prac, jakichś prac polowych. Tutaj na początku filmiku razem z Karolem chcielibyśmy wam bardzo serdecznie podziękować za 18 tysięcy subskrypcji i cały czas rośnie. Już na tą chwilę jest już 18 200. Bardzo wszystkim dziękujemy, którzy nas subskrybują. Mam nadzieję, że te 20 tysięcy w krótkim czasie dobijemy, a później już będzie z górki. Widać po statystykach filmu, że podobają wam się nasze produkcje teraz z dronem. Dużo pozytywnych komentarzy, za które też bardzo dziękujemy i po prostu nas to motywuje do dalszej pracy i do nowych projektów. A z tego miejsca mogę wam powiedzieć, że ich będzie trochę w tym roku, także śledźcie kanał na bieżąco. A my będziemy po prostu robić swoje. Dzisiaj taki odcinek z podwóreczka. Trochę tutaj mam bałaganik, bo podcinałem trochę tutaj gałęzie drzew. Tutaj orzecha, tamtego orzecha, tam w sadzie też troszeczkę podcinałem. No i dzisiaj to po prostu pociąłem na opał. No i teraz zaraz będę przestawiał agregat. Będę przestawiał agregat, odepnę 60, odepnę rustka, przepnę się na przyczepkę 60, bo mam jechać ze szwagrem załadować złom tam od niego z budowy i jutro przy piątku postaram się go jakoś wywieźć. I co jeszcze? Jest mała awaria na rusku, ale to już chyba w kolejnym odcinku będziemy rozbierać. Dzisiaj wam mogę tylko coś pokazać. Coś się stało z kołem pasowym, także dostało luzu, a według mnie nie powinno mieć takiego luzu. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tak jakby, według mnie, tak jakby się wyrobiło na klinie i dostało luzu na klinie. Ogólnie tak też trochę lata. Albo śruba popuściła, ale to by nie było możliwości, żeby tak latało. Muszę odkręcić, zluzować pasek od wspomagania, odkręcić tą pierwszą flanszę koła i dostać się do środka, odkręcić śrubę, tą główną, co trzyma, i zdjąć koło. Być może wyrobiło się na klinie, aczkolwiek no miejmy nadzieję, że po prostu jest to przyczyną. Co do filmu z pierwszego wjazdu na pole, ktoś powiedział, że wałek mało co się spisywał w tym kultywatorze, czy tam agregacie, jak ja to nazywam, a to dlatego się nie spisywał, bo jak możecie zauważyć, jest opuszczony tak, powinien być opuszczony równo z rapami, dlatego że on na tych tutaj śrubach ma luz. Jak go się dygnie do góry, to on jeszcze ma, to zobaczcie, on jeszcze ma tyle luzu, nie? Na tych śrubach oczywiście. I co? I po prostu trzeba będzie go ustawiać na samą
no, niżej po prostu go trzeba ustawić względem rap i wtedy będzie dogniatał tą ziemię i będzie sprawdzał. Jeszcze tam będę musiał robić to jedno pole. Przepinam się, przestawiam się 60. Lecimy z tematem. Kurde, jak tutaj ciepło. Jak tu ciepło. Dobra, nasilę śmiga. Cofniemy trochę. Nie zahaczyć. Czepimy wariata, będzie cacy. Ja jest. Tutaj to i tak trzeba odczepić. Muszę haka zrobić jakiegoś docięgna. Ale kiedy to nie wiem. Tak, śruba mi się odkręciła, zginęłaby. Jest. A rusek musi wjechać na warsztat. Ale kurna kopcik. Tak to wyglądał. Ja sobie już od razu przodem. Jedziemy później na garaż. Czy się rozkręci, to zobaczymy. Co trawie piszczy w rusku. No i dobra. Niech będzie. Przejdziemy sobie tu. Już się nawróciło. Szwagier tutaj poza kamerą mówi, że chętnie sprzeda blachę jeszcze, dobra. Oddam dobre ręce. Nie jeden kurnik by jeszcze opierdzielił. Budę dla psa. O, budę dla psa. Zrobiłby budę dla psa. Yeah.
jedzie towaru. Cóż z tego, jak towarzy. Ale blacha po 700 za tonę. No pojechać pojedzie. Sześćdziesiątka już spięta z zestawem, trochę blachy, jakaś siatka, spięliśmy pasem, jutro wyruszam w trasę 5 km na Złomowiec, może od razu kupię blachę na, tak, na to coś, na podłogę od razu, a teraz może sobie tutaj rozkręcimy tego ruska, zobaczymy co jemu dolega, jeszcze raz wam pokażę zbliżenie. Jeszcze raz wam pokażę zbliżenie. Chodzi o to, że... O, koło. Nie widać tego, kurna kamerze. Może tak. Koło lata tak. A nie powinno. No, pasek jest luźny do wspomagania, ale kręci się, nie narzeka, także poodkręcam te śruby i zobaczę, co tam słychać. Także jak odkręcę, to zobaczymy, co w trawie piszczy. Koło to pomocnicze, czy nie wiem jak ono się nazywa, zrzuciłem. No i jakoś nie wiem jak to, co dalej. Tutaj nic się nie zmienia, to jest oryginalne. Nie wiem. No nic, zobaczymy. Zobaczymy dalej. A koło ma luz chyba na... Na klinie, kuźwa. O, bo widać, śruba stoi, wał stoi, a koło się obraca. Jebane dziadostwo. Dobra, nic, odkręcam. Paliło, śrubka popuściła. Jest jeszcze wnęka na wale, na klinie. Na klin chyba trochę wyrobiona. I koło pękło. O Boże, drogi. Także tego. Pizdu z taką robotą. Klina wybiło. Kamera nie wiem, czy to uchwyci. I pękło koło. Widać. O, na klinie. Także rusek rip. Będzie trzeba kupić nowe koło. I nowy klin. Tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. Także co wam mogę powiedzieć. Tyle z dzisiejszego odcinka. Jutro lecę ze złomem. Nagram wam jakąś relację. A dzisiaj to zmontuję i wrzucę. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!